ulic Wojska Polskiego i Słowiańskiej doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem ciężarowym Nissan nie dostosował prędkości do panujących warunków ruchu i najechał na zatrzymującego się motorowerzystę, którym był 68-letni mężczyzna. Ten z kolei uderzył w Toyotę nauki jazdy prowadzoną przez kursantkę. Kursantka jechała wraz z instruktorem. Kierowca motoroweru został zabrany przez pogotowie do szpitala na badania. Kiedy będą jego wyniki, w zależności od obrażeń, zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja bądź wypadek i od tego będzie zależało,